28-letni Grzegorz Witczakowski oznajmił przed chwilą swojej narzeczonej, że nie weźmie z nią ślubu, który miał się odbyć już za 2 dni. Co się dzieje? Anita stoi na zewnątrz, płacze. Nie sposób się z nią dogadać. Co wy wyprawiacie? Mamo... Zerwałem zaręczyny. Że co? Ale dlaczego? No, musiałem. To prawda, co powiedziała mi Anita? Tak. No, ale co ci odbiło, żeby na 2 dni przed ślubem taki numer odwalać? Dobra, dajcie spokój. Nie mam teraz zamiaru przed wami się tłumaczyć. Nie żartuj sobie. Ty wiesz, ile pieniędzy włożyłem w wasz ślub? No, ale chyba nie kasa w tym wszystkim jest najważniejsza, tak? Synu, wy macie razem dziecko. A poza tym cała wieś nas weźmie na języki. Wiem. Ale czuję, że ten ślub jest błędem. Trzeba było wcześniej o tym myśleć, a nie teraz, kiedy prawie wszystko jest opłacone. Synu, ja cię bardzo proszę, ty się jeszcze zastanów. Przecież lepszej dziewczyny niż Anita nie znajdziesz. Po waszym ślubie mieliśmy połączyć gospodarstwa. Nasze gospodarstwa. I co teraz? Wiesz, jaki zysk byłby z tego? Wiecie co? Ja mam dość. Oni za długo zwlekali z tym ślubem. Anita nie chciała iść do ołtarza z brzuchem, a powinni wziąć ślub, jak tylko dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. To teraz byłby spokój. Cholera jasna, ja muszę się dowiedzieć, co tu jest grane. Może to nie Grześka wina, może to Anita. Przyprawiła mu rogi albo coś gorszego jeszcze, a on nie chce powiedzieć. No znam ją od dziecka, niby miła, grzeczna, ale kto ją tam wie?